Your Isaac has become Isaac. By Isaac, he needs to be Isaac. Isaac! Coś nie słyszałem jeszcze, co dzisiaj robimy? A, dzisiaj Isaac, no tak. Siema, tu Arkus. Dzisiaj gramy jeszcze w Minecrafta. Tyle, że w Isaaca, tyle, że w Minecrafta. Mamy Endermana jeszcze i kwestia jest taka, że muszę dojść Endermanem do bossa ostatniego. Ostatnim bossem jest Ender Dragon. I Ender Dragon żyje w Endzie, a jako że w Endzie jest ciemno, to musimy iść do Dark Roomu i to tak działa. Więc musimy iść do Dark Roomu. Dostałem TNT. Smells like creepers. Oh man! A co to robi? Nie wiem. A właśnie, bo ja mam wiki odpalone. I mogę sobie dokładnie sprawdzić. Miałem odpalone. No nie, zamknąłem. Hej, to jednak teraz mam. Odpalone wiki. I dobra. TNT działa w ten sposób, że jeśli coś nas uderzy, to my wybuchamy pod wpływem uderzenia. Aha, dodatkowo jeszcze mamy coś takiego jak pumpkin przy sobie, bo jesteśmy Endermanem i on nas zaczyna z dynią. A dynia działa tak, że... Dobra, musiałem to przeczytać, nie wiem czemu, ale jeszcze raz sam. Dynia działa w ten sposób, że przeciwnicy wokół mnie powinny mieć fira, dokładnie. O Boże, dostałem free właśnie i tak to działa, okej, okay, super. Przeciwnicy blisko mnie mają fira plus i jeszcze są przeciwnicy Endermanowi po prostu. Czyli Endermeny, które są wrogie przeciwko mnie, nie są wrogie jakby już. Czyli jakby dynia działa tak jak w normalnym Minecrafcie, że też anuluje ich agro na mnie. W sumie spoko. Czyli się ich nie spotkałem. To jestem ciekawy, kiedy pierwszego zobaczę, ale tak to działa dokładnie w ten sposób. Okej, okay, to przejdziemy wszystko w takim razie tutaj, co się da. Ponieważ liczę na jakichś villagerów czy coś w tym stylu. O, oh, wow, pigułkę dropo, super. One makes you small, super. W sumie całkiem spoko, jeśli dynia jest size upem. Chociaż chyba dynia jest size upem, ale Enderman jest jakiś mniejszy i tak jak jeśli chodzi o sam startową wielkość, nie mam pojęcia. W ogóle patrzcie, są smutne mordy tutaj, tam gdzie łza wyląduje. Tutaj, nie wiem. Jakby Isaac nie miał smutnych mord i trzeba było o nich mówić, to zauważyłem teraz, że tam są. O, wow. Właśnie, ja nie muszę, bo w tym odcinku mówiłem, że jeśli Mega Satan to Dragon, to muszę robić rzeczy związane... Jeszcze jest starting item, dobra, nie wiem. Jeśli mówimy się ten dragon ostateczny, tu Ender Dragon, to jest Mega Szatan i po prostu reskin, to musiałbym bawić się z aniołami albo z Sacrifice Roomami. Tak, nie muszę, po prostu chyba po pokonaniu Lamba mam możliwość bicia się ze smokiem. Plus jeszcze mamy Active Item. Active Item działa tak, że nas teleportuje. Teleportuje, tyle że na drugi koniec pokoju nas cooldown mam, o nie. Teleportuje nas przez środek jakby, odbija nas i w pionie i w poziomie. Czyli jeśli staniemy sobie w tym rogu, będziemy teraz w prawym górnym rogu, jak sobie pójdzie Larry. Aha, bo ja na głównie bym się zrecił, dobra. Ja nie mogę się... Ej, nice. Nie mam cooldownu, ale po prostu nie mogę się teleportować, jeśli... Kupsko jest gdzieś. To w sumie spoko. Bo to by oznaczało, że mogę się głupio wbić w jakiś przepaść czy coś. I to w sumie byłby to zliczowane i byłoby nie było fajnie. Ej, co jakby to jakoś wykorzystywał sensownie, byłoby całkiem spoko. Czy ja mogę brać HP upy? Bo zaczynając z tymi suchartami, mogę jak najbardziej. Tu jest skałka, iż do cholery jasne, ja nie wiem jak do niej wejść za bardzo. Ta skrzynka jest za jakimiś kamieniami, nie? Pewnie. Nie mogę tam wejść, ja nie mogę się wteleportować, Jezus. Mogę tam się wteleportować. A ja mogę iść jakoś tak i tak? Nie, nie mogę. Teleportuję tak dość dokładnie. Tu mogę wejść za to. Mogę wyjść. Nie, tu już nic nie ma, dobra. No spoko, no to tą skałkę raczej sobie oleję. No bo w sklepie też nie jest jakoś nie za bardzo, jest duża szansa, że tam wejdę sobie. Czemu ja nie mam timera? Miałem timer w poprzednim odcinku normalnie pokazany. No nie, znowu muszę wszystko pociąć, bo muszę dodać. Chyba, że mi teraz nie skraszuje gry, ja wtedy szczęśliwie będę. Ale ja nie widzę timera. Showgate timers. Miałem ten lepszy timer z moda. O właśnie, no jest piękny teraz. Paused, super. Dobra, Burning Basement, let's go. Co jest tutaj? Tak na start. Dwie skrzynki na klucz, super. Nie mam tyle kluczy, żeby móc to otworzyć, więc na razie nie będę się przejmować czymś takim. A patrzcie, to jest genialny... Gdzieś kliknąłem, aha, tu jest kamień, tu był już kamień, nie mogę się teleportować, o Boże. Myślałem, że to jest genialne, ale to jednak nie jest aż takie genialne. Ha, ha, ha. Ej, zajebiste to jest. Ja mam tylko wrażenie, że się tym teleptem zaraz jakieś głupie miejsce, które bym nie chciał. I będę tego żałował. Jeśli jestem na osi, to jest easy do teleportowania się, nie? Ale jeśli nie jestem na... Ech, to zapieprza, Jezus. Jak nie jestem na osi, jest trochę ciężej. Dobra.
To wyjdźmy sobie. Ja wam tak będę robił teraz, będę się po prostu w dziwne miejsca wchodził i potem będzie mnie teleportowało. I będę na przykład przechodził przez przejścia, tylko jak będę chciał iść w prawo, to będę szedł w lewo maksymalnie, a potem tu używał perły. Jezus. A to jest super! Znaczy nie wiem, w czym to miałby mi pomóc, nie? Ale fajne. Tu daje jeszcze więcej confusa, nie? Do grania, do oglądania i do wszystkiego. Oh boy, oh boy. Dobre miejsce, okej. Okay. Jestem w dobrym miejscu. Spoko. Klucz. Fuck, tu jest klucz. To spoko. Mamy klucz, możemy sobie iść dalej. Mam trzy klucze w sumie. To nie mam jakoś bardzo mało. Te pomieszczenia będą genialne, bo one będą iść do teleportowania się. Genialne. Patrzcie, jak to działa zajebiście, Boże. Ej, mega mi się to podoba. Gram z tamperem do końca oczywiście. Chyba, że się wkurzę i będę bardzo zdychał. Ale wolałbym grać z tym na start, ponieważ... Znaczy na start i do samego końca. Ponieważ jestem to na start. I jakby no jest to dość kluczowe dla bycia Endermanem, nie? Teleportowanie się z jednego miejsca na drugie. To nie chcę jakby wychodzić z roli. Próbowałem się teleportować, nie udało mi się. Jestem w ogóle creeperowym Endermanem. Bo wybucham. Range down! Haha! Super. Totem of Undying? Czy to jest po prostu... Life up? Ja nie zginę, tak? Ja po prostu nie zginę. To nie, że to jest life up. Life hack. Tylko ja po prostu nie zdechnę. Jeśli miałbym zdechnąć, okej. Okay. Ja chcę do tej skrzynki się teleportować. Jak? To mnie teleportuje... Okej, do tej skrzynki chyba nie wejdę, bo musiałbym iść po tej stronie, nie? Tak, bo to przez środek, to musimy stać po lewej stronie, tu jest zagracone. To może być secret room w sumie, tak szczerze mówiąc. No nie, a to bym chciał wejść bardzo chętnie, szczerze. Do tej bateryki mógłbym wejść na przykład. Ale tej bateryki za to nie mam po co, ale na przykład tak dla sprawdzenia? Tak dla sprawdzenia, czy bym mógł? Nie no, mógłbym na pewno. O nie! Wbiłem się. O wow, udało mi się wbić. W sumie? Mogę to otwierać w ten sposób. Tylko, że tracę zdrowie w głupi sposób. Nie wiem po jaką cholerę to zrobiłem, zaraz będę mówić. O ja nie mam zdrowia, że do tego doszło, chrum, chrum, chrum. Będę płakał. Albo zaraz mi się totem po prostu odpali. A właśnie, totem mi pewnie nie odnowi zdrowia mojego jakoś sensownie, czy odnowi? Nie mam pojęcia, co tak ten totem działa. Na razie nie chcę go sprawdzać. W ogóle, jak to jest totem, no to totem, ten mod nie musi być. Ten mod nie jest aż taki stary chyba w takim razie, skoro jest totem. Albo jest update'owany. Chyba w tym roku totem wyszedł, czy coś takiego? Chyba, nie wiem. Update'y Minecraft'owe spytajcie mnie sprzed, nie wiem, 4 lat czy 5. To tak napierdzielałem w to ostro. Teraz to trochę jakby nie mam pojęcia, co kiedy wyszło, ale okej. Okay. Ale chyba w tym roku wyszły te wszystkie, albo w tamtym roku może nawet. To może nie. Dobra, nie mam pojęcia, okej. Okay. W każdym bądź razie, no nie ma ten mod na pewno 20 lat, bo Afterbirth tyle też nie ma, więc ciężko byłoby, żeby tak było. Rabbit's Foot, lag up, okej. Okay. Zróbmy potiony teraz w takim razie. No i teraz jesteśmy trochę smutni. Ja biorę pentagram i nie mam zdrowia przez to. To co? To zobaczymy jak działa totem za sekundę, nie? Nie. Zaraz się wbije w ścianę. Jezus Maria. To jest lepsze niż Minecraft. No to nie da się wbić w ścianę i suffocate'ować. A tutaj nie ma czegoś takiego jak Soul Heart. Co mi się nie podoba. Chciałem Soul Hearta. Okej. Okay. Tu raczej nie mam za bardzo nigdzie iść, gdzie. Soul Heartów nigdzie nie ma. Chciałem Soul Hearta bardzo mocno. Smutno troszkę. Wziąłem pentagram, bo... Znaczy zdrowia. Zdrowia mam mało. Damage'a też mam mało dość. Co to za wata hapsów? Czy oni mnie nie bili, póki ja nie zaatakowałem któregoś? Czy mnie nie biją po prostu zanim nie podejdę? Nie, pokój... Okej. Okay. To jest niedobre. To nie mam... To mnie nie widzi po prostu. Ale jak podejdę, to fajnie szarżuje. Spoko. Nawet nie jestem aż tak źle zrobiony. Oprócz tego pokoju w czeście, którym jest miliard slajmów. To jeśli miałbym o tym pomyśleć raz jeszcze raz, to nie, to aż mi się koszmary włączają. Absolutnie najgorszy typ pokoju to był po prostu, nie? Mnie dość, że jest prosty, nic się w nim nie dzieje. To jeszcze nie możesz go pokonać w sensownym czasie. A nie po prostu go nie możesz pokonać. Czy ja mam coś na czole? Nie, myślę, że jakoś śmieszek mam jakiś na głowie tutaj, nie mam pojęcia, okej. Okay. I nieważne, lecimy o normalnie. O, tam mogę na przykład wejść teraz do pająków, patrzcie. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Niech on sobie zatrzyma. Aha! Co to zrobiłem? Nie wiem, ale mogę. Okej, okay, Lost Fly.
Move along. Znaczy spoko, ale absolutnie... Spoko, ale no nie spoko. Takie fajne, ale bezużyteczne. W ogóle jestem Endermanem, to ja mam w ogóle jakikolwiek tutaj villagerów? Bo to, że jakby byli villagerzy, że jak Steven byłem, to w sumie rozumiem, ale... Ale no nie widziałem żadnego villagera w ogóle w tym rania. To trochę chyba... trochę głupie, jeśli ta gra polega na tym. Chyba, że tylko Steve może tradować, no to spoko, w sumie spoko. Ale trochę marnotrawstwo w możliwości, ja bym chciał tutaj jednakowoż jakieś trady pozgarniać. No ale dobra, liczę, że jakiś villager się pojawi prędzej czy później. Na przykład mógłbym mu oddać, nie wiem, to w Pixy nie są aż takie mega dobre. Na przykład to w Pixy o, czy coś, nie? Te TNT, a nie, dobra, TNT jest nawet spoko. No nie wiem, ale wiecie, nie? Byłoby po prostu w porządku całkiem. O, notblock. A jak ten notblock działał, to działa. Sprawdzałem to na końcu tamtego odcinka. Jezus Maria, dobra, note. Bo to się klikało i jeśli by jest naładowane... Aha, dropiło pick-up po prostu. Generator pick-upów w sumie nie brzmi chyba aż tak źle, ale jestem... I feel lucky, więc... A skowadło nie brzmi aż tak dobrze za to. Znowu. Okej. Okay. Znaczy... Kuźwa. Latanie. To daje latanie. Plus to daje ogromny damage podpalający. To jest spoko. Ej, ale co powodowało, że te łzy nie znikały w takim razie? Bo teraz te łzy znikają. Tam jest ruda, wiem. Nie mam bomby. O nie. Oh man. Oh fucking man. O nie, nie. Nie. Oh, oh man. Zdychać. Zdychać. Ja zaraz zdechnę. Empress. Wow! So hard up, błagam! A nie, one latają te... O nie, one się zatrzymują w powietrzu. Czemu to wygląda teraz 30 razy lepiej, te pałki? Niż na poprzednim ranie, nie mam pojęcia. Soul hard, błagam. Bomba do... Potrzebuję dwie bomby, Jezus Maria. School bag! Po jaką cholerę mnie school bag? Nie mam pojęcia, po co miałoby mi to być, soul hard. Bomby potrzebuję dużo. Chcę zrobić ruda żelaza, potrzebuję bomby. Co? Hierophant. Genialnie, dobra. Nie mam forsy w ogóle. Dobra, z tą bombą będzie ciężko w takim razie teraz. Trochę nie bombowo. Absolutnie nie. Ucha! Patrzcie, teraz będzie akcja. No nie udało się. A ten pająk jest daleko. O nie, no chciałem się teleportować w dobry sposób, a mi nie wyjdzie. Czemu ten pająk się trzyma miejsca, które jak to mogę się teleportować? No to robi specjalnie. Dobra, Big Horn, używamy Big Damage na niego, czyli Empress. Jak Empresskę mam odpaloną, to czuję się od razu 30 razy bezpieczniej. Od razu 30 razy bang. Rymuje, jak rapuje, chillwagon, lecimy. Wow, on się pali cały czas, nawet jeśli był schowany, super. Ale nie, damage jest naprawdę spoko. A czy ten mój totem nie zadaje damage jakimś przypadkiem? On kontakt? W sensie, czy to nie jest jak orbital tak normalnie? Może tak nie daje mi Eternal Life? Tylko to działa jak orbital po prostu. A mogę sprawdzić w sumie. Totem. Spas orbital that deals contact damage when player dies revives the player in the same room. With full health. Full health. Mam tylko jeden hard container. To trochę mnie jakby nie ustawia. Bomba by mnie ustawiła. Kerstrom, Boże, by mnie ustawił. Czy chcę brać Lost Flyer z Arenę? Wziąłbym Curse Flyer, a czy Curse Flyer? Jakiego Curse Flyer? Lost Flyer bym brał. Pod jednym celu. Chwila, tylko przeklikam sobie OBS-a na wierzchu, bo ja potem jestem chory i nie wiem, czy się nagrywa. Okej. Okay. Wziąłbym tego Flyer z jednego powodu. Mianowicie, jak jednak już jakiś villager by się pojawił, to może by chciał tego flya wtedy i bym mógł pozbyć się flya zamiast czegoś innego, bo on zawsze jakby chce itema, który ma się przy sobie. Co w sumie byłoby głupie, jakby chciał czegoś, czego nie mamy. A nie, normalny Minecraft tak działa, że bierze itemy, których nie mamy. Znaczy, no nie, że bierze, tylko chce brać. Okej, okay, to nie była aż taka walka, to słowa. Dobra, jak już tu jestem, kij zmarnuję jednego Soulharta, mam to gdzieś. Teleport ważny. Także no, w ogóle latamy, wchodzimy tu za pół ceny, super. Oszukam grę, nie. Szybko chodzimy przynajmniej, nie? To jest fajne. Okej. Okay. Jak to dobrze ogarnę, to tutaj mogę się teleportować, nie? I to dość skracam drogę. To jest spoko.
Jak też dobrze ogarnę i się teleportuję w głupie miejsce, to tracę zdrowie wtedy, to jest fajne. Choć wolałbym jednak już nie. Silent Killer, odwal się. Ja naprawdę chcę tych villagerów, no chcę mu tą muchę, patrzcie tą muchę. Iż tą muchę, która tutaj tak lata sobie, nic nie robi. No nie, ja mam latanie teraz. Jestem Endermanem, ale Blaze'em jednak. Jestem latanie, to ja w ogóle tego nie potrzebuję, tej perły. Ta perła była spoko, jeśli chciałem... O nie, nie, bomby. Ha, ta perła jest spoko, jeśli nie miałbym bomb, znaczy bomb, latania bym nie miał. A, jeśli nie miałbym latania i nie mógłbym... Po prostu zgarniać rzeczy, które są za przepaścią, albo w kamieniach, albo coś w tym stylu. A jako, że mam teraz latanie, bo jestem cholernym Blaze'em. To nie mam pojęcia, po co by mi była ta perła. A, no tak, żeby się teleportować, chcąc przez od czegoś uciec i się wbić w coś jeszcze gorszego. No dobra, wszystko już wiem. Wszystko jasne, perfectissimo. Wytłumaczyło mi to dokładnie sposób działania tego itemu. Lepiej niż bym się zastanawiał sam nad tym. Okej, okay, forever alone, yeah. Lecimy tutaj, tu lecimy i w prawo lecimy. W prawo jakby dobre miejsce byłoby, nie? Tak mi się wydaje. Więc szukajmy dalej villagerów. Nie, to będzie odcinek poszukiwania villagerów, nie? Jeśli robiłbym nie clickbaitowe tytuły, ciężko nazwać mnie to clickbaitem, bo są beznadziejne, to by nazwał to odcinek poszukiwania, w którym szukam villagerów, nie? Ale pewnie znajdę coś ze smokiem i piję. Wow, mega potężny smok, niszczy mi dupę koloryzowane. Pewnie tak będzie. YouTube od 2000 któregoś tak wygląda. YouTube 2K14 się zepsuł po prostu. Okej. Okay. Lecimy. Nie jest boss. Bo nie mi bossa brakuje teraz. W tych pomieszczeń prawdopodobnie idę nawet w dobrym kierunku. Okej. Okay. A nie okej, tylko oh man! Byłoby dobrze, jakby się nie wbijał w nich. Nie no, moje zdrowie jest dalej beznadziejne. Jedyne co mogę robić, to się modlić do bossa, żeby dawał mi jakieś HP upy. Bo to tam zazwyczaj HP upy się znajdują. Cóż, nie tym... To nie jest prawdziwy Enderman. Prawdziwy Enderman by się przeteleportował, zanim coś by mi zrobiło damage. To jest oszukańczy Enderman. No to jest Blaze Enderman, no tak, to jest beznadziejny Enderman, faktycznie. Myślę, bo to sam zrobiłem, że normalnym Endermanem już nie jest. Tylko jest teraz marną podróbą Endermana. Tak smutek. Ej, jak mam latanie, to ja mogę się teleportować na kupę, czy nie mogę? Sprawdźmy to. Nie mogę! Nie mogę! I na przykład też nie patrzę, coś jest obok mnie. No, ej, głupie. Ja normalnie bym tu mógł wejść, bo latam, ale gra mi tak nie pozwala, bo widzi tu przeszkodę. Dziewczyny, ja widzę przeszkodę w moim wygraniu tego rana, bo mało zdrowia. Fajne partiki lecą na dwie strony. Aczkolwiek niedużo mi to daje. Muchą tu uderzajmy. Ej, ta mucha jest genialna. Skąd ta mucha się wzięła? Skąd się wzięła ta niebieska mucha w sumie, która wokół mnie lata? Nie wiem, ej, absolutnie nie mam pojęcia. Moldy Bread. Okej, okay, jakby to miało być jakieś fajne deal na dwa itemy, to bio. Barabadon. Ale chyba chcę coś wziąć Judas Shadow? Wait, bo jak wezmę Judas Shadow, to nie będę mieć Red Heartów. Potem wezmę Abaddona, który mi daje... który mi daje 6 Black Heartów, a potem biorę go, sprawdza, czy umieram, nie? Dobrze myślę? Nie zdychaj. Nie zdycham. Dobra, tak to działa. Znaczy, na pewno tak to działa. Ja się nie zastanawiam na tym ani trochę. Ale musiałem się upewnić. Nieważne, idziemy dalej. Dobra. Kolejne piętro. Ja znowu jest kwadratowy, straszny kuźwę macie. To wygląda źle. Naprawdę, wygląda... W sumie każdy Minecraft, wszystko w Minecraftie wygląda jakby wziąć karton i go pomalować. Ale to on absolutnie wygląda na tych ekranach ładowania. Nie, na tym jestem ładowania. Tych przejściowych ekranach? Jak to nazwać? Nie mam pojęcia. Kascenko ekranach. To wygląda jakby naprawdę wziąć karton i go pomalować na czarno i dorysować fioletowe oczy. Wow, ma się Endermana, tak właśnie... Wstała gra, która zarobiła miliardy, czy miliardy dolarów nawet. Weź karton, już, wygrałeś. Twój karton. Weź karton, nie wmów, że ten karton jest najlepszy. Wszystkim. Jest nieważne. Okej, okay. Zmarnowałem ostatni klucz przed chwilą. To mi się za bardzo nie podoba. Musiałbym znaleźć kolejny i znaleźć też item room. A żeby móc wydawać sensownie moje ciężko zarobiony czas i rozum i godność człowieka i klucze,
Lubię zamieniać klucze na itemy, to moje hobby jest po prostu. Dzięki! Mogę wejść teraz wszędzie. Czy ja chcę wziąć te krowadło? A no niekoniecznie, tak szczerze mówiąc. Mógłbym użyć tak i mógłbym... Po co mi ten notebook jest? Humbling Bundle brzmi lepiej. Po co mi jest notebook? Znaczy... Czy notebook daje pick-up? No spoko. Pewnie go powinienem nawet wziąć. O nie. To jest jedynka, mógłbym tam iść teraz, nieważne. Tak, i tak, i tak muszę znaleźć item room. Muszę otworzyć każdą skrzynię możliwą. O nie, silverfishe. Czy one będą... O nie, one żreją kamienie! Fucking fuck! Odwalcie się, nie, one są najgorsze. To jest najgorszy mob w Minecrafcie, nie? Silverfish. Jest beznadziejny. Odwal... Nie, idź sobie! Jak to wygląda w ogóle, patrzcie. Fuck, to wygląda mega źle. Rip of grid, grid no longer appear in shops. Ja lubię gridy, akurat to nie chcę. Wolę, gdy się pojawiam, wtedy czuję się, że ktoś chce mnie przywitać, jak do sklepu wchodzę. A nie tylko jakiś zdechlak wiszący na środku sklepu, tylko prawdziwy, żywy grid. Żywa zachłanność tu, on we własnej osobie, nie? No w sumie mogę, dobra. Właśnie, o mogę zobaczyć co ten papier robi! Jak się dowiem co ten papier robi, to ja będę wtedy bogatszy o wiedzę co papier robi. Wow, to by się spodziewał, absolutnie. Mogę wyjść tym szybciej w sumie, jakby ta łapa mnie zabrała. Ale już nie. Dobra, nie chcę mi się tego nosić, twierdzam to. Dobra, sprawdzam sobie papier. Z tyłu w klap zużyłem. Revel paper? Jak to się nazywa? Wpisałem paper i mi nic nie znalazło. Znam w itemach, nie w trinketach. Jak mi zaraz coś trafi, mogli wsadzić wszystko na jedną stronę. 9 trinketów dodali, patrzcie. Papier robi... A to jest mapa? Nie. Mapa ma opis Revelation i to też ma opis Revelation. Zaraz. Does the I can see forever effect, but only on super secret room. Aha! Okej, to odkrywa super secret roomy. Chyba w tamtym ranie miałem po prostu I can see forever. Normalne, nie? Nawet nie zdążyłem zauważyć, że coś to zrobiło. Okej. A normalna mapa robi I can see forever na normalnych. Ramach, dobra. Eden's Blessing. Super. Zaraz, to jest jeszcze na run po Eden's Blessing. Ja mam tego. Ja mam tu w Pixy, nie? Kolejny Eden's Blessing. Zaraz, czy tu w Pixy są normalnie w te postaci wmieszane? Czy tu w Pixy są przez to, że mam Eden's Blessing? Dobra, ja mam tu w Pixy, bo Eden's Blessing był w poprzednim ranie. Okej, mam kolejny Eden's Blessing. Nieźle. Nieźle. Ej, w sumie spoko. Będę mieć jakiś kolejny przedmiot. całkiem fajnie. Patrzcie, normalnie aż się ciągłość zachowuje między odcinkami, bo był Eden's Blessing. Teraz znowu jest, więc patrzcie, to był tamten odcinek, tu jest ten odcinek i jakby jeden wpływa na drugi. To jest taki wyższy level walk. Nie wiem, o co mi chodzi, nie mam pojęcia. O, Super Secret Room, co to takiego? No okej, to mi się szczerze przyda nawet. Nie jesteśmy na notebooka, nie jesteśmy na nic z tych rzeczy. Idę sobie. Idę na bossa. No ale najpierw rozsadzę kamień. Gwiazda netheru all stat up, naprawdę? Naprawdę! 1,22 damage'a. Fajnie. Math, o nie. Oh no. No, fucking no. Odwal się ode mnie. Kurde, czemu to strzela homingowymi strzałami? Nie robi się czegoś takiego. Czy ja to chcę bić normalnie? O, to jest sfirowane. Ja to chyba chcę bić pod palącymi łzami bardziej. Nie mam takiego szospidu, żeby nad tym nadążyć. Nieważne, jest martwe. Feather, speed up. O, najlepszy to kiedyś zombie dropiły piłka, nie? To jest najlepszy drop. Jaki tylko mógł się zdarzyć. Gdzie tu coś jest? Okej, tu. The Nail, Leviathan, the Death, kolejny Death. Nie no, super. Znaczy Nail jest spoko, ale chyba nie mogę... Czy mogę w sumie Active Item zmienić? Kurde, ja bym zmienił ten Active Item, mój cholerny, bo on jest tak nieprzydatny. No zajebiście, co mi to daje, nie. Co ja mówię na początku, że gramy z tą perłą do końca gry. Ale są hard co 6 pokoi. Kosztuje tylko 2... Nie, mam to gdzieś. Mam to gdzieś. Jeszcze dostałem upgrade, ale... No patrzcie, to się opłaca! W sumie jestem lewiatanem, to co teraz bierzemy to? Nie.
Po co ja mam być lewiatanem? Co mi to dało? A, blackhearty. A, i latanie. No tak, już latałem przez 20 itemów. Miałem podawane te latanie. Nieważne. Dunk Depths. Let's... Kerstrom. O nie, nie. Tu nie chcę. Kiedy Dunk Depths, ale jednak Kerstrom kijowy na ryj. Pająki niech nie zdychają. O, super, ty zdychasz szybciutko, bo kij ci w pysk. Jesteś martwy. Mr. Mega Mow. Mr. Mega, mega Szczena. Łami szczęka, tu jest taka niedobra. O, muchę ją pomordujmy. Skąd ja mam tą muchę niebieską? Co tu się wzięło? Nie wiem. Skąd, naprawdę, skąd ja tą muchę wyczesnąłem? Patrzę na itemy co chwilę i próbuję sobie wymyślić, czemu tak się stało. No i nie wiem, czemu taki jestem. Coś jestem z muchą, to niedobre. Fajne. Def! Ma śmierć wszystkim muminom, bo tak mi się podoba. A my idziemy w prawo. Proszę mnie też nie posądzać o jakiś rasizm na tle muminowym. Po prostu, to oni chcą mnie zamordować, więc sobie to szybciej. Należy mi się, prawda? Tylko gra. Gry nie powodują agresji. Proszę się odwalić od graczy. Gamers, powstańcie. Gdzie idziemy? W dół idziemy, okej. Okay. Dobrze, zgadzacie się ze mną, super. Ja tak myślałem, że powiecie, że w dół idziemy. I się okazało, że to tak, że myślimy tak samo. Idziemy w dół. Garniemy jeszcze podwojne centy, bo Humbling Bundle. I ten. I ogólnie jest fajny. Co jest w tej skrzynce? Stat Finder. Wow, more crawl spaces. Chyba wolę w sumie ten Finder do Super Secret Roomów. Że mój aktualny trinket. W sumie jest całkiem okej. Okay. Ponieważ nie muszę się zastanawiać, ten Super Secret Room jest. Chociaż czasem Super Secret Room jest łatwiejszy do znalezienia niż normalny Secret Room. Ale patrzcie, teraz bym nie myślał, że to jest w tym miejscu. Ale nie zdążyłem. A co mi dasz ty? Już mi się podoba, że absolutnie nie jesteśmy już żadnym jakby Endermanem. Absolutnie go nie przypominam. Absolutnie nawet nie mam jego możliwości teleportacji. No fajnie. Ej, patrzcie, to TNT nie rozwala tej maszyny. War! Patrzcie, co tu się dzieje. Podwójne dropy, żeby tę grę zepsuć. Wow. Okej. Okay. Nieskończona ilość forsy, jeśli będą ze mnie dropić kozacko. Czemu tak się dzieje? W sumie nie mam pojęcia, czemu serduszka lecą z tej maszynki. Chyba, że to ze mnie jakoś. O nie, to Ivy Bug. Ale Ivy Bug'a też mogę zepsuć, nie? Tak, mogę go zepsuć jeszcze przez sekundę, póki... Póki tu mam herty serca. Okej, okay, ile mogę teraz tego zrobić? Tu forsy? 69, nice. Już mam więcej forsy jednak. Dobra, nieskończoność i wszystko mam ukończone, super. 99, gdzie jest sklep? A, tutaj, grid. O, nawet nie grid, kozak. Azmę PhD, bo mnie stać. Tak się właśnie robi z tyłami w tym kraju, kupuje się. Idzie się do sklepu i się kupuje. I teraz zrobię, patrzcie, jaki best fucking trade deal w historii trade deali. Po pierwsze, raz. Po drugie, bateria 2. Trzecie, invested. To jest odpalone. Czym jest ta karta? Ta karta to Wheel of Fortune. Mogę jakoś to zepsuć? Tak, 48 hour energy. Co mi daje kolejnego Soul Hearta? Co mi daje kolejnego Soul Hearta? Przez co mam Soul Hearta? O Jezus Maria, ile Soul Hearta teraz zrobiłem. No najlepszy item, Nail. No patrzcie, jak to się opłacało. O, forsa mi wlatuje z maszyny, super. Ja kupię to nawet, bo czemu nie? Dobra, do 60 się zbije. Teraz podniosę rzeczy. I mamy 66, i zaraz będziemy 69, i zaraz będziemy więcej niż 69. No nie, nie zdążyłem powiedzieć nice, najgorsze i zepsuło się. Jest trochę więcej forsy. A kto by się spodziewał, że tyle forsy to będę miał kiedyś? Chyba nikt. Okej. Okay. To lecimy w lewo. Czy ja byłem już w Treasure Roomie? Nie byłem. To chyba muszę ją być. Muszę znaleźć w takim razie. Gdzie może być Secret Room? Tutaj! No albo i nie. Tutaj! Na pewno tu. O, kozak, mówiłem, że będzie. Papa Fly, Papa Jones, Papa Diego, chodźmy tu. Pyk, pyk. I... Aha, mam forsy nieskończoność, no tak. Znaczy, w nieskończoność, mam 99 forsy. To nie muszę tego zbierać. W takim razie, gdzie ja chcę iść? A, w lewo, no tak. Tam jest Ivy Bug, tam jest nic ciekawego, mam 99 centów, kupiłbym to, żeby kupić i wyrzucić, bo prawda, mogę przestać forsą na prawo i lewo. Mam!
Hello! Jak to zamordujemy? Szybko i skutecznie, tak po mojemu najlepiej. Jeśli miałbym to powiedzieć, to w ten sposób byłoby najfajniej. O, niech ten totem bije damage'a, niech ta papa mucha coś robi. Niech to mi walnie w ryj! Bucie matki, usiądź mi na mordzie, kuźwa. Ale chyba za bardzo sobie do serca wzięła to siadanie na mordzie. Polaroid, to? Negatyw? Idziemy na dół, prawda? Przecież musimy pokonać smoka. Jak tam nie będzie tego smoka, to się zdenerwuje. Możemy trochę tempa też narzucić w sumie, bo teraz mamy dać taki ładny secik, nie muszę robić dziwnych rzeczy i one plus small to jest jak najbardziej dobra piguła i lecimy sobie w takim razie teraz. Mamy ile damage'a? 8.47. Dobrze, że patrzę na damage'a zamiast na przeciwników. A bra, to biorę tam bateryki. Czemu biorę tam baterię? No ponieważ jest fajna. I pozwoli mi szybciej ładować mój... O właśnie, to coś. O właśnie, to coś, co właśnie użyłem. Czyli widzicie? Używam, przydaje się. Użyteczny całkiem jest ta bateria. Two of Hearts, no tak średnio raczej w tym momencie. Są tu jakieś magiczne skałki, które pozwolą mi podnieść... Są hearty? Chyba nie ma. A tu jest na przykład i mogę zrobić tak, i mogę zrobić tak, i mogę sobie otworzyć, mam soul hearta. Mam też skrzynkę, wybuchnę Monaryju, stracąc tego soul hearta, którego dostałem. Nice! Ale na nim mogę na przykład nafarmić innych fajnych rzeczy. No nie, go rozsadź! Po jaką cholerę mam te TNT na sobie? Jezus Maria. O wow, flying na chwilę. No to nie, to ej, to czemu maszyn... To jest najgorszy przeciwnik świata. To czemu ta maszynka, Blood Nation Machine, się nie rozwalała? Jeśli żebrak zdechł od jednego dotknięcia, czemu Blood Donation nie zdychał od jednego dotknięcia? Nie wiem. Zbijcie mnie. O, waj. Powinienem użyć tego naila na bossie, żeby mieć więcej damage, ale chcę minimaksować raz w życiu. O, tu jest serc, dobra. O, teratoma. Dobra, to nie muszę tego używać, to jest easy as fuck. Czyli bardzo trudne, prawda? Okej. Okay. Bonhart, super. Speed up, genialnie. Zwłaszcza po bossie na Łumbie. Speed up to jest zawsze coś, co ja pragnę, nie? Cake! Heals each stage. Ja mi spoko. W sumie spoko, niech będzie. Ale to heal jak full heal? Ale też Bonhearty leczy? Bonhearty leczy, nie? Bonheart jest pusty. Kij mu w pysk z tym takim ciastkiem, który nie liczy Bonheartów. O, żebrak. Mogę tu ufartę wyleczyć z Bonhearta, żeby się nie czuł samotny. Torch Neutralize Spawners. Spoko. Zróbmy tak od razu. O, zróbmy tak od razu. O, pełna ilość forsy znowu. Spoko. Nie, no nie potrzebuję. Wait. To jest żebrak. Mordę. Nie. Znaczy ja nie chciałem go zabijać. Znowu zapomniałem o tym, że anti-anti na sobie. Nieważne. Wiesz co, daj mi zdrowie. Nie takie. Takie, co mogę wziąć faktycznie. Nie, dobra, hici w pysk, zdychaj. Daj mi zdrowie. O, dzięki, okej. Okay. O, ten Bonehead mi blokuje. Bonehead niedobry. Co to, Undertale, żeby to był Bonehead? Noż nie! Chwilą wyleczyłem to. O, Grid! Nie wziąłem Riba, więc się pokazał w końcu. Frajer. O, zdech. Wcale mi to nie jest na rękę. Wcale nie jest mi to na rękę. Wcale teraz nie wezmę... połowy duszowego serca. Absolutnie nie o to mi chodziło. Runbag jest spoko, to klucze też są całkiem okej. Okay. Nie. Zaraz, udaję, że to jestem jeden z nich. I po prostu będę szedł w takim planie i się nie skapną. Nice. Okej. Okay. Gardlingi, a w sumie mam pełny health chyba. Nawet nie powiem, po co używam tego naila. Bo moje zdrowie jest ogromne. Tyle mogę powiedzieć o nim. Teraz tylko znaleźć boss room. Red patch jest takim okej przedmiotem. Patrzcie, ja go zrobię sposobem. A nie, on się spalił, nieważne. Tego nie zrobię sposobem. Ciężko niego bombę postawić i odejść. I jak się osłoni, by wybuchła. Ale jako, że płonął, to już i tak mu nic nie mogło pomóc, więc... kij z nim. Dobra, to postawię tu bombę, bo lubię. Mam ich 21. Na 30... 21. No nie! Zaraz wybuchnę na ryju. Wow, patrzcie co to było. Wow, patrzcie jak unikam. Fuck, Brimstone'a nie potrafi unikać. O Jezus Maria.
Brimstone'a jest ciężko uniknąć, nie? Tak między kawałkami Brimstone'a nie da się wejść. Random Ruin Effect, okej. Tak! Oh fuck! Yes! Nice! Dwa dni dropu, kozak. Itemy. Jera, kolejna... Co? Oczywiście te rysy Jery są beznadziejne. Zaraz mi się Void odpali tutaj, nie? No nie, najgorsze... To są, like, serio, najgorsze runy, jakie mogły się wylosować. O, Purity. Patrzcie, no, pająki i bomby. Pająki i bomby i nic tu nie ma ciekawego. Bole, bombę. Ja tu wydropiłem 40 miliardów skrzyń. I co? I kij mi to dało? Ha! Piekło. Wdajmy w pierwszym stopniu do piekła, czyli w tej grze. Do zobaczenia na dole. O, oh, wow. To jest skrzynka. Samotna, biedna skrzynka. Z forsą i zdrowiem. Jak pójdziesz do piekła, to będziesz mieć dużo zdrowia i dużo pieniędzy. Czy to jest jakaś niedobra kampania, którą szatan przeprowadza, żeby wszystkich nagabywać na ten? Na chodzenie do piekła? To już nie tym razem, nie dam się wrobić, doktorze X. O nie, nie, nigdzie nie idę. Okej, okay. Na razie to ja morduję i idę szatanowi tylko dupę skopać. A na razie to muszę się zrelaksować po prostu i zastrać mi całe podwórko. I straci swoją harta w międzyczasie. Ej, pięknie! A wiecie co? A wiecie co? Zanim tam pójdę, co zrobię, zanim tam pójdę, uzupełnię sobie gwóźdź. Czy tam pazur, czy tam gwóźdź. Bo dalej nie, czy to jest gwóźdź, czy pazur. Dla mnie to jest gwoździopazur, ten item. Eternal jest nieprzydatny, to mogę rozwalić. Mam gwoździopazur naładowany, tego nie chcę. Boom, boom, użyty jestem teraz demonem, tak jak on. W formie demonicznej mam więcej zdrowia, tak jak on. To są idealne bo. Dobra, ta bombka była głupia za to. No to ta bombka była dobra. Fal się, zdychaj. Okej. Okay. No i tak, teraz zrobimy jedną taktykę, czyli dostaję w ryj. Od niego. I wybucham mu na ryju, Sofia. Okej, okay, on zaraz powinien zbirstownować. Bo taktyka mu się teraz znudzi, aczkolwiek też powinienem z tej taktyki zrezygnować, ponieważ... Ponieważ jednak już serca nie są z gumy, ja wiem, że co chwilę naila używam. Ale może mi tego zabraknąć. Nie, no raczej nie. O, teraz mu wybuchnę i patrzcie, teraz mu zrobię fajną rzecz. Pum i pum. Zaraz zdechnę, naprawdę. No jak śmieję się teraz, zaraz będę martwy. Typowy ja w tej grze. Ok, przechodzimy sobie na kolejne pięterko. Zdrowie up, 4 skrzynki up. Pierwsza skrzynka jest, to jest nadziejna. Przynajmniej dobre piguły. Druga skrzynka jest. Warta trochę. Z czegoś, bo nether ward, więc warta, nie śmieszne. Trzecia skrzynka to bomba, a czwarta to teleport do build roomu. No chciałbym. Co to daje? More rooms for potions. Okej! Okay. Nie żeby potionsy były do czegokolwiek mi przydatne, bo jedyny potion jaki ja spotkałem to jest potion na latanie. To w sumie... W sumie jeśli jest item, który nazywa się nether ward, to brzmi jakby... Sensowne by było, że jest tych potionów więcej, ale nie spotkałem żadnego. Jak wam spotkam, dam wam znać. Ale jak na razie, to koniec, bezużyteczny jest koniec końców ten przedmiot. Netherwartowe dwie bomby, prawda moje? Okej. Okay. O nie, co jest najgorszy, przeciwnik świata. To jest absolutnie the worst, out of fucking worst. Nie ma czegoś worser niż to po prostu, chyba że sos worser. Bo to brimstone'uje, jest złe i nie mi się podoba. Nie podoba mi się tak, więc jest najgorsze. Nie wiecie, jak ten świat działa? Świat tak... Wiecie to z autopsji. Ej, faktycznie, daję wam znać. Jest połóż na prędkość, patrzcie. 2.0 speeda. Wcale nie miałem 1.97. Ten numer to kłopoty. Chodźmy tu. O, duży gisz. Ten gisz to kłopoty. Ich jest dwóch tam! Drugi jest tam daleko, w dupie. Zaraz mi skoczę na rej. Kolejny kuźwa do skakania. Giszowko, rozwal mi życie, proszę. Jest. Ostrożnie tylko, bo tym jest nigdy nic nie wiadomo. Teraz nic nie mówię, bo muszę się bardzo skupiać na tym przeciwniku. I jak wiecie, jak za jednego damage'a to nie mam balls. Więc... Zachowałem balls, prawda? Nie dostałem damage'a na takim bardzo ciężkim przeciwniku, dzięki. Za to na gardling... Naprawdę, chciałem powiedzieć, że to na gardlingach dostanę, naprawdę dostałem, okej. Okay. Czyli moje ballsy poszły się walić w takim razie w tym momencie. Sorry no, skastrowany kanał. Kastrowane względem skilla i wszystkiego innego.
A przynajmniej mogę pokonać wojnę. O, patrzcie, to jest, wiecie, war is no more. Jak rozwalę tę wojnę tutaj, już nie ma wojny. Pierwsza wojna światowa zdechła. Druga wojna światowa też powoli dogorywa. O, już nie będzie wojen, bo wojny są martwe. Nie, tylko nie Stejny, ten drugi gnój, którego nazwy nie pamiętam nigdy, bo nigdy nie sprawdza, mi się nie chce, bo poli coś tam. Ej, naprawdę, jedyny, największy problem z nazwą bossa mam z nim. Ale nie mówcie mi, jak on się nazywa, jak po prostu nie daję mu na tyle uwagi, nie chcę. Nie chcę wiedzieć, jak on się nazywa. Żeby on sobie nie myślał, że ja jakąkolwiek użyłem siły, czy tam energię, żeby zapamiętać to coś. Dobrze słyszy się to coś, to jest tylko coś, to jest niedobry boss, który jest not relevant dla mnie. Tak. Dzień dobry, to ja, bardzo family friendly kanał. Explosive diarrhea! I tak już wybucha, bo mam TNT na sobie. Więc możemy wybuchać jeszcze bardziej. Okej, Strength 2, W końcu dobre potiony. To przed walką ze smokiem pewnie. Ej, wait, bo ja miałem w główce, że to jest końcowy pokój. Jeszcze jest smok, ja nie ma zdrowia. Fuck off, fal się! Kurde... Niefortunnie jest jakby. Czemu mi dało Cage'a? Cage to jest najgorszy. Jeszcze nie straciłem 4 albo 5 soul heartów. Mogę jakiś soul heart? Bym chciał naładować. Właśnie, ale co od razu na walkę z tym? Ja mam jeszcze token, znaczy token, to token, totem. Naładujmy sobie Naila na walkę z Lambem, a na walkę z tym drugim będziemy mieć... Potion na strength. Fal się tak bardzo w ryj! Czemu? Nie wiem, zaraz stracę wszystko. A biorę pół serduszka, może się włączy negatyw na sekundę, jak wynieś pół serduszka, nie? Raczej nie. The lamp. Okej. Okay. Czy mogłbym szukać chyba po prostu Zikrodromów, na to bym lepiej wyszedł. Niż na po prostu walce teraz, nie ma od razu. Dobra. Nie jest to Cage przynajmniej. Ale jest to lamp. Którego nie wiem, jak działa, bo nikt nie chodzi nigdy walczyć się z lębem. Walczyć się z lębem, tak. Walczyć z lębem. Oh, knows, on teraz wypluwa niedobre łzy z siebie. Jest jakby niefortunne, jakby jest. Użyłbym tego strengtha najchętniej. Ale no, nie wiem, kiedy jest ta walka... O nie, zapomniałem o tym, że on używa tego w tym momencie. Użyłbym tego strengtha tak bardzo. Okej, zawsze w lewo kręci, spoko. Kiedy jest ta walka z tym smokiem, bo ja użył tego potiona, bo mi się nie podoba, mi się naprawdę... Dajcie mi chwilę odsapnąć przed tą walką, czy od razu muszę lecieć? Och, nie. O, nie. O, no, wal się. Okej, okay, zdechło. Jak ta walka jest od razu, to jestem martwy jak śmieć i nie wygram tego. Ale zobaczycie, jak smok... No nie! To jest od razu! Przynajmniej mnie uleczy potion. Znaczy nie potion, tylko... Aha, ja nie mogę ominąć go? O nie, to mnie zrespiło po lewej stronie. Ale tego nie zrobię. A, przecież Lamba zabiłem, ale to się nie liczy, że pokonałem Lamba, nie? Będę musiał ibić Lamba i jego od razu. Zaraz, bo jeszcze mam potion. Ja mógłbym jeszcze iść walczyć, zaraz. Szukam Secret Roomów. Secret Roomów, bo się boję. Soul Hearty. No nie jest Soul Heart ani troszkę. 25 cholernych centów. Po co? Mam 24 damage'a, powinienem iść walczyć, póki mogę. Jezus Maria. Zaraz mi się to wyłączy. Dobra, nie wiem, gdzie może być Super Secret Room. Nieważne. Tam i tak nic ciekawego nigdy nie ma. Zrobię tę walkę flawless teraz, patrzcie. O, pięknie. Nie, jeszcze jest bomba za mną, fakt. Co? Czekałem na śmierć, zaraz, co? Czemu ja jakby nie zdechłem? Ja zmarnowałem teraz pół serduszka, co jest? Ja jeszcze miałem... Aha, to był Judas Shadow, o nie! Ja miałem dwie nieśmiertelności, fuck! Oj, najgorzej. O Jezus Maria, jak ja zepsułem życie. To był Judas Shadow, co pękło na początku, teraz pękło Token of Undying. Ja mu umrę, tej walki nie zrobię. Wal się. Ten bref mi na pewno robi coś niedobrego, nie? Ten Dragon Breath. Tak, to mi robi coś niedobrego. A gdyby tak...
Co jeśli przegrałbym rana, ale bym stwierdził, że i tak chcę go wygrać, czy nie chcę go wygrać. Chcę po prostu wam pokazać i sam zobaczę, jak działa ten cholerny smok. Jak działa ten smok? The Lamb, ja wiem, teleportowałem się to po prostu. A, żeby nie było. Negatywa mam legitnego, prawda? Okej. Okay. Itemy macie po prawej, jakie ładne mamy. Ale jak ten smok działa? Ja muszę wiedzieć, jak ten smok dokładnie działa. Bo raczej tego moda nie chcę robić kolejnego odcinka z niego, tylko coś innego bym odpalił teraz. Ale chętnie zobaczę, jak ten smok jednakowoż atakował i czym mnie zamordował. Co? Co ja... Czego mi brakuje? No co? Dobra. Zespawnujemy go sobie tutaj. Nie wiem, co się stało. Na wiki po prostu było napisane, że trzeba ukończyć Lamba, pokonać i on się pojawi, ale się jakoś nie pojawił. Dobra, coś musiałem misnąć, okej. Okay. On chyba ma trzy o nie, ja mogę wyjść z tego pomieszczenia najgorzej. Zróbmy to tutaj. Oddajmy sobie czaby i Ender Dragona. To czaby rozwalę szybko, a smoka pewnie mi trochę zajmie. Tak, trochę nieczysto tutaj jest, bo jeszcze są czaby, ale okej, właśnie umierałem. Dobra, co robi smok? Dragon brefuje sobie. O nie, on followuje moje ruchy. Bo to. Tak, to mnie rani po prostu. O jest zmarł, widzę coś. Te partikle Nizaka nie działają za dobrze, bo zaczyna coś lagować. Okej. Okay. To jest dobry atak, to jest fajny atak. Ten atak mi się podoba. Okej, okay, czyli on postupuje sobie tym swoim oddechem. Ten oddech się rozrasta też pomału. Aha, czyli to od razu nie robi mi damage, jak mnie trafi. Okej. Okay. Też tak bardzo nie musiałem uciekać. Jak on sobie tym wypluje, to póki to nie urośnie, to ten mi nie robi damage'a, dobra. To w sumie ciekawe. No, to ten. Gra jest zalogowana, niestety. Te partikle tak działają, nie? Nie wiem, ale jak są jakieś cząsteczki dodatkowo dodawane, czy coś, czy jakieś efekty, no to Isaac bardzo po dupie dostaje. Jest strasznie. Strasznie wtedy laguje i spowalnia. On ma chyba trzy ataki i jedną taką przejściową fazę, z tego co mi się pamiętam. Stałem z niego monetę. I otworzy się dźwięk, otwarza się dźwięk pokonania smoka normalnie, okej. Okay. Ta skrzynka mi się nie należy, więc ja tam nie wchodzę, bo po prostu powinienem zdechnąć teraz. Bo przegrałem tego rana, tamtego przedniego. O nie, nieśmiertelność mam i nie mogę się zabić. Biega się zabić teraz. Po prostu użyję najlepszej techniki, czyli exit game. Dobra, czyli to był The Binding of Steve. Są dwa odcinki na kanale z tego. Obie postacie ograne. W kolejnym odcinku coś wymyślę. Super, że przegrałem. Ale przynajmniej mamy zaliczone oglądnięcie tego, co ten smok dokładnie robi. I jest tu zaprezentowane. Jest fajnie i mam nadzieję, że się podobało. W każdym razie dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć.